ramach zadania pod nazwą Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w 6 miejscowościach Jankowej, Wilczyskach, Siedliskach, Brzanie, Stróżnej i Sędziszowej budowane są nowe, wielofunkcyjne boiska sportowe, place zabaw i ogrodzenia. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego udało się nam zakwalifikować właśnie do tego projektu. Realizujemy właśnie budowę boisk sportowych, w tym boisk do piłki nożnej, boisk na podbudowie z poliuretanu wielofunkcyjnych do piłki siatkowej, koszykowej. Będą również bieżnie kilkutorowe, będą skocznie, będą rzutnie tam, gdzie jest potrzebne. W Siedliskach również będzie kort tenisowy. Cały projekt będzie wart około 4 miliony złotych. Dofinansowanie na poziomie 75%. Bardzo się cieszę, że wzbogacimy naszą gminę, nasze placówki oświatowe o kolejną bazę, która pozwoli rozwijać talenty młodym ludziom nie tylko w jednej dyscyplinie, ale również będzie można uprawiać lekką atletykę, będzie można uprawiać inne dyscypliny sportowe. Przy każdej szkole już mamy w tej chwili hale sportowe i sale sportowe i te boiska pozwolą tylko jak gdyby wzbogacić całą tą naszą bazę. Ja się bardzo cieszę. Ukończenie ma nastąpić w sierpniu bieżącego roku, także już te boiska będą dzieciom i młodzieży służyły. Będą funkcjonować już od września. Tak, będą funkcjonować. Od września dodam tylko, że w ramach jeszcze modernizacji i przebudowy tych boisk też zostanie wykonane ogrodzenie piękne, jeszcze przy każdej szkole powstanie piękny plac zabaw, także mamy ze swoimi pociechami będą miały możliwość w dowolnym czasie skorzystać tu, gdzie będzie bezpieczny, bo będzie ogrodzone i będzie bardzo duża oferta, jeżeli chodzi o właśnie elementy składowe placu zabaw.